Normalnie wolałbym poczytać wewnątrz, ale bywa tak, że wrocławskie czytelnie w miejskich bibliotekach są otwarte do 16. Co z osobami, które studiują, pracują lub po prostu nie mogą przyjść wcześniej? Powiem tak, czytelnicy chcieliby, żebyśmy byli otwarci 24 godziny na dobę i jeśli byłaby taka możliwość, to byśmy tak otworzyli nasze filie. Natomiast na chwilę obecną czytelnie otwarte są dla czytelników w godzinach otwarcia bibliotek. Nie mamy czytelni otwartych poza godzinami. Mam przerwę w pracy i się chcę zapisać do biblioteki w tym czasie, a pracuję niedaleko. No to jest pan super przykładem, bo pracuje pan akurat w tym czasie. Musiał pan gdzieś, rozumiem, sobie znaleźć wolne, żeby gdzieś tam tak, teraz... Tak, musiałem zaplanować czas tak, żeby wyskoczyć. Zdarza się, że MBP jest czynne do 19. Biblioteka uniwersytecka działa tak od poniedziałku do piątku i podobno popołudniami niewiele się tam dzieje. Tutaj faktycznie można zauważyć pewien spadek zainteresowania, że tak powiem, ze strony naszych użytkowników. Wszelkiego rodzaju sugestie ze strony środowiska, bo być może na przykład okresowo w trakcie sesji, przed sesją dałoby się takie godziny wydłużyć, o ile oczywiście taka potrzeba by wystąpiła. Najważniejsze, żeby nie były zmiany takie niespodziewane, bo nieraz się przychodzi z kartka, że w dniu dzisiejszym nieczynna. Czyli można się odbić od klamki. No, tak. Problemy kadrowe, które wpływają na godziny otwarcia, to jednak nie jedyne bolączki bibliotek. Na szczęście i na to znalazło się rozwiązanie. Może informacją troszkę niezbyt taką optymistyczną jest fakt, że ta ilość użytkowników korzystających z biblioteki troszkę maleje z roku na rok, ale to właśnie pozwoliło nam, pracownikom biblioteki, obudzić naszą kreatywność i spróbować zrobić coś, co pozwoli przyciągnąć tych użytkowników nie tylko do samych zbiorów, do materiałów bibliotecznych, ale także zainteresujemy ich czymś innym. Czyli stworzymy taką infrastrukturę, żeby odpowiedzieć na ich potrzeby. Tutaj warto zaznaczyć, że my pewnego rodzaju usługi już świadczymy 24 godziny na dobę. To jest książkomat, w którym książki można zamówione do wypożyczenia odebrać i wrzutnia biblioteczna, czyli książki też 24 godziny na dobę możemy bez problemu do biblioteki zwrócić. Więc już w jakimś aspekcie, powiedzmy, nie mamy tego ograniczenia czasowego w ogóle. Każdy znajdzie sobie tą chwilę, żeby do nas trafić. Jeśli nie znajdzie, nie będzie miał czasu na wybór literatury, może też książki zamówić, ponieważ oferujemy dostęp do zamówień w czasie rzeczywistym i te książki po prostu będą przygotowane dla czytelnika, kiedy przyjdzie do biblioteki. Ale też można zamawiać nowości, które aktualnie są wypożyczone przez innego czytelnika i wtedy przychodzi powiadomienie do czytelnika, można przyjść i odebrać książki. Jakub Dworzecki, Echo 24.